Cześć, ja nazywam się Jutta Dębska, jestem coachem relacji i zapraszam Was na kolejny odcinek mojego vloga, który jest poświęcony właśnie relacjom. Dzisiejszy temat będzie rezonował z tym, co widzę za oknem. Mianowicie w momencie, kiedy kręcę ten film, mamy pierwszy taki jesienny dzień. Jeszcze nie mamy jesieni kalendarzowej, ale pogoda za oknem już nam przypomina o tym, że niebawem ta jesień przyjdzie. Wczoraj mieliśmy 30 stopni Celsjusza, a dziś jest ich dokładnie połowę mniej, 15-14. Jest pochmurno, spadają liście, no i większość z nas może mieć dzisiaj problem ze swoim samopoczuciem. A w związku z tym, że przychodzi jesień, powoli zbliża się przez niektórych ukochana pora roku, to spodziewam się większego zapotrzebowania na pewne tematy, o które co roku mam najwięcej pytań w tym czasie. Są to tematy takie bardziej mroczne, można powiedzieć, że troszeczkę cięższe od tych tematów wakacyjnych. I jednym z takich tematów jest narcyzm. I na pewno narcyzmowi, związkowi z narcyzem i narcyzą poświęcimy trochę więcej czasu i trochę więcej odcinków, dlatego że tych pytań, które dostaję od Was o związek z narcyzem, jest naprawdę dużo i czuję i myślę, że warto właśnie poświęcić Wam w tym zakresie też troszeczkę więcej czasu. W związku z tym to będzie taka seria odcinków o narcyzie. W pierwszym odcinku, w dzisiejszym właśnie naszym spotkaniu, chciałabym jednak rozpocząć od takiej różnicy pomiędzy narcyzmem a tym, co nie jest narcyzmem, ale często jest z narcyzmem mylone. Mianowicie chodzi o taki stan, który jest zupełnym przeciwieństwem narcyzmu, o zdrową, a nawet wysoką, dobrą, niezaburzoną samoocenę i taki stan kochania siebie i pełnej akceptacji siebie. My niestety często mylimy ten stan, który powinien być naszym naturalnym stanem, właśnie z narcyzmem. I zdarza się, że osoby, które po prostu siebie akceptują, które siebie szanują, które siebie kochają, są oskarżane o bycie narcyzami. Często na przykład na różnych konferencjach, w miejscach, gdzie występują różni prelegenci, słyszę wśród publiczności komentarze na ich temat, właśnie związane z tym, że ten dany prelegent może być narcyzem, że zachowuje się w narcystyczny sposób, że się przechwala, że się wywyższa. I bardzo często te stwierdzenia dotyczą osób, które po prostu są bardzo dobrze do swojego wystąpienia przygotowane, które mają merytoryczną wiedzę, które mają doświadczenie, które są pewne siebie, które lubią siebie i które siebie akceptują, ale w żaden sposób się nie wywyższają. Po prostu lubią siebie i wiedzą, że są dobre w tym, co robią. Ale w naszej kulturze nie jest to takie normalne, że tak powiem, że mówimy o sobie dobrze, że chwalimy się swoimi osiągnięciami, że podkreślamy swoje mocne strony. To budzi nasz niepokój i jakąś taką podejrzliwość. Ja też wychowałam się na wierszyku Brzechwy Samochwała. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Najpiękniejsze mam ubranie, tak i tak dalej, i tak dalej. I ten wierszyk pamiętam, że mocno na mnie wpływał w dzieciństwie. Ja byłam taką osobą, takim dzieckiem, które miało dużo energii, które miało dużo pomysłów, które chciało robić ciekawe dla niego rzeczy. Natomiast często jednak właśnie gdzieś tam się zatrzymywałam i sobie myślałam, no ale jak to zrobię, jak to powiem, jak się tym pochwalę, to właśnie zostanę odebrana jako taka właśnie samochwała, że będę się chwalić, a to jest coś złego, zostanę odtrącona przez rówieśników, ktoś mnie za to skarci. Większość z nas ma jednak właśnie wpojony taki wzorzec, tak, żeby nie chwalić się za bardzo, żeby za bardzo nie pokazywać tych mocnych stron, a ponarzekać, tak, i powiedzieć, co jest u mnie źle, w czym nie jestem doskonały. Raczej właśnie w tę stronę jesteśmy bardziej
zorientowani. Natomiast tak naprawdę ta miłość do siebie, szacunek do samego siebie, między innymi polega na tym, że potrafię w sobie dostrzec piękne, dobre, wartościowe rzeczy i potrafię też bez wstydu o tym powiedzieć. To nie oznacza, że jestem zupełnie niekrytyczny wobec samego siebie. Potrafię też dostrzec obszary do rozwoju, to nad czym jeszcze warto, żebym popracował czy popracowała. Mam skłonności też do autorefleksji jak najbardziej, dostrzegania w sobie pewnych obszarów zachowań, które mogę zmienić, by były jeszcze lepsze, ale też po prostu uczciwie jestem w stanie przyznać się światu i samemu sobie, że po prostu jestem w czymś fajny, że jestem dobry, że odnoszę sukcesy i nie widzę w tym niczego złego. To jest naturalny stan, do którego warto dążyć, bo właśnie w tym stanie jesteśmy dopiero w takim momencie, w którym możemy zbudować wartościową, zdrową relację z drugim człowiekiem. Póki my nie będziemy właśnie zadowoleni z siebie, póki nie będziemy się budzić rano i mówić do siebie: kocham cię, kocham siebie, jesteś fajna, doceniam cię za to, i na wieczór też nie będziemy potrafili powiedzieć sobie: dziękuję za to, co się dzisiaj wydarzyło, dziękuję za to, co dzisiaj zrobiłaś, dziękuję za to, ile dzisiaj zrobiłaś. Nie będziemy sobie wdzięczni, nie będziemy czuli do siebie szacunku, no to bardzo ciężko będzie nam wybudować fajną relację z drugim człowiekiem. Niestety właśnie jest tak, że często takie osoby, które mają taką postawę, która wcale nie jest zła, która jest dobrą, naturalną dla ludzkości postawą, są właśnie przez innych oskarżane o ten narcyzm. Z czego to może wynikać? Jeżeli osoba, która właśnie ma podejrzenia, że ma do czynienia z narcyzem, sama ma zaniżoną samoocenę, czyli no nie jest pewna swoich kompetencji, nie jest pewna swoich atrybutów różnych, swoich mocnych stron, czuje jakiś taki lęk, że będzie porównywana albo sama się porównuje z innymi i to porównanie wychodzi na niekorzyść, czuje, że coś może stracić, czy ktoś może coś jej zabrać, i nie jest właśnie tak przekonana o swojej wartości, nie potrafi obudzić się rano i powiedzieć sobie do lustra: jesteś fajna i kocham cię, fajnie, że jesteś ze mną, nie potrafi powiedzieć tak do samego siebie, to taka osoba w towarzystwie osoby, która to potrafi, dla której to jest naturalne, po prostu będzie czuła dyskomfort. Bo będzie czuła, że właśnie może coś być z nią nie tak, i dla niej to nie będzie normalne, że ktoś po prostu o sobie mówi dobrze i będzie się tym czuła przytłoczona i będzie się tym czuła zmęczona, dlatego że będzie na tle tej drugiej osoby, która po prostu ma adekwatną samoocenę, wypadać słabo i to jej pokaże jeszcze mocniej to, co ona uważa, że w niej jest nie tak, że co jest w niej do poprawy, tak? Jeszcze tej w jej mniemaniu braki, te rzeczy, które ona powinna zmienić, które powinna poprawić, staną się jeszcze bardziej wyraźne. I dlatego przy takich osobach, osoby, które mają zaniżoną samoocenę, mogą czuć się źle, czuć się niekomfortowo, a nawet mogą czuć się wyczerpane i mogą mylić towarzystwo wtedy takich osób z towarzystwem narcyza, którego czasem utożsamia się właśnie z wampirem energetycznym, bo będąc wtedy z taką osobą, która po prostu jest zdrowa, która ma wszystko w normie, też się czujemy wyczerpani, bo mocniej dostrzegamy to, że coś z nami jest nie tak, chociaż z nami nie jest nic nie tak, tylko my po prostu gdzieś wewnętrznie tak o sobie myślimy i nie możemy zaakceptować sami siebie i docenić sami siebie. Natomiast różnica pomiędzy osobą, która ma zdrową samoocenę, a która jest narcyzem, ona jest diametralnie różna. One są po dwóch różnych stronach barykady. Osoba, która ma zdrową samoocenę, potrafi o sobie dobrze mówić, potrafi się docenić, ale ona czuje, że po prostu w jej życiu jest obfitość. Ona czuje, że ona ma zasoby. I dzięki temu jest w stanie tymi zasobami dzielić się z innymi. Ona czuje, że ma nadmiar pewnych zasobów i z łatwością przychodzi jej obdarowywanie świata, innych ludzi tym nadmiarem. To są osoby, które mają naturalną tendencję do tego, by się dzielić
różnymi rzeczami, które posiadają, czy to swoim doświadczeniem, czy to swoją wiedzą, czy to może być rada jakaś, tak, w dobrej intencji przekazywana, czy to nawet zasoby takie materialne. W różny sposób potrafią pomagać innym, wspierać innych i nie czują się przy tym wykorzystywane, bo dla nich to jest normalne. One mają nadmiar tych zasobów, więc nie czują, że muszą o cokolwiek walczyć, nie czują, że muszą rywalizować, nie czują takiego napięcia i lęku, że coś im zostanie odebrane, w związku z tym naturalne jest dla nich to, że mogą coś od siebie dać. One czują taki wewnętrzny luz i spokój. I jeżeli mamy adekwatną samoocenę, to właśnie ten luz i spokój będziemy przy takiej osobie czuć. Natomiast osoba, która jest narcyzem, zupełnie inaczej u niej to funkcjonuje. Ona nie ma luzu w sobie, ona nie ma spokoju i nie czuje, że w jej życiu jest obfitość w jakimkolwiek obszarze, że ma nadmiar zasobów. Wprost przeciwnie, ona czuje, że wszystkiego jej brakuje, albo w konkretnych obszarach ma bardzo duże braki, że tych zasobów w postaci na przykład akceptacji innych, miłości od innych jej brakuje i może je stracić. W związku z tym cały czas jest w takim stanie lęku, niepokoju, że może coś się wydarzyć, że rzeczy, które ma, utraci. Więc ona cały czas jest w stanie takiej walki i cały czas tak naprawdę właśnie rywalizuje z innymi, się porównuje, boi się, że to straci. Aczkolwiek wcale nie musi być tego po niej widać, bo takie osoby bardzo często wybierają różne strategie ochronne, które mają pozwolić im przetrwać i nie pokazać, że czują w sobie ten lęk, że nie czują same do siebie takiej akceptacji i często mają wiele masek, często mają takiego awatara tak naprawdę, który ma pokazać światu, że one są pewne siebie, że one siebie akceptują, a nawet kochają, że one uważają, że są dobre, że są najlepsze, tak? I właśnie tutaj mamy też do czynienia właśnie z takim pokazaniem, trochę jednak pychą w tym wypadku, tak? I takim pokazaniem wyższości, w czym jestem dobry, jakie są moje mocne strony, tylko że te osoby tak naprawdę w rzeczywistości one tak wcale nie myślą, one w to nie wierzą i dlatego aż tak mocno często podkreślają to i dają innym faktycznie do zrozumienia, że te inne osoby są w jakiś sposób gorsze, bo one dzięki temu mogą poczuć się lepiej. Więc to jest ta różnica. Osoba ze zdrową samooceną, która po prostu kocha siebie, mówi o sobie dobrze, docenia swoje mocne strony, potrafi powiedzieć do siebie, kocham siebie, ale przy tym czuje obfitość, więc tą obfitością dzieli się z innymi, bo nie czuje żadnego zagrożenia, tak? I ma taki wewnętrzny luz. Osoba, która jest narcyzem, absolutnie nie ma luzu, cały czas w niej wewnątrz jest walka o przetrwanie, bo ona czuje, że jest w jakiś sposób gorsza od innych. I jeżeli myślimy, podejrzewamy, że jesteśmy w związku z narcyzem albo w swoim bliskim otoczeniu mamy narcyza, na przykład nasz znajomy bliski, współpracownik, ktoś, kogo wpuściliśmy do naszego świata jest narcyzem, to warto się najpierw zastanowić właśnie z jakiego powodu ja tę osobę do tego świata wpuściłem, przyciągnąłem i dlaczego w tym jestem. Pierwszy powód to ten, o którym wcześniej powiedziałam, że to wcale nie musi być narcyz, tylko może ty masz zaniżoną samoocenę i czujesz dyskomfort przy tej osobie, bo ona po prostu czuje ten luz, czuje się fajnie, mówi o tym, a dla ciebie to jest zupełnie niezrozumiałe i nienaturalne. Ale jeżeli jesteś w stanie szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie, na to tutaj to zdiagnozować i stwierdzić, że jednak no, tak nie jest i no, masz podejrzenia, że ta osoba jest jednak narcyzem, to nie słuchaj osób, które ci powiedzą, że jeżeli kogoś oskarżasz o to albo tak podejrzewasz, to znaczy, że ty jesteś narcyzem, bo wcale tak nie musi być, ale zgodzę się co do tego, że macie najprawdopodobniej podobny poziom takiej energii, podobny poziom emocjonalny, co nie oznacza, że ty też musisz być narcyzem, natomiast faktycznie narcyz w tym momencie jest dla ciebie lustrem, który ma ci pokazać obszary do rozwoju u ciebie, to nad czym warto popracować, żebyś w końcu w swoim życiu poczuł się lepiej i żebyś poczuł się bardziej wartościowy, bo otóż
Narcyz ma zaniżone poczucie własnej wartości. On siebie nie kocha, siebie nie akceptuje, ale też przyciąga osoby, które czują dokładnie to samo. Czyli jeżeli w Twoim życiu jest narcyz, jeżeli jesteś w związku z narcyzem, to jest bardzo prawdopodobne to, że gdzieś głęboko Ty sama siebie nie kochasz albo sam siebie nie kochasz, nie akceptujesz siebie w pełni. I dlatego właśnie przyciągasz osobę, która jest na podobnym poziomie. Nie musisz być narcyzem, ale równie bardzo siebie możecie nie kochać i nie szanować. I skąd to się bierze? Zarówno narcyzi, jak i osoby, które właśnie są, mają zaniżoną samoocenę i często są takimi osobami, które są totalnymi dawcami i dają się wykorzystywać, przyciągają się wzajemnie i są w podobny sposób kreowane. Są kreowane często przez narcystycznych rodziców. I jeżeli Ty jesteś taką osobą, która jest dawcą, która właśnie daje się wykorzystywać, oprócz tego, że jest dawcą, to czujesz, że jesteś totalnie wyczerpana, bo dajesz z siebie, ale nie ma w ogóle zwrotu i to się powtarza w Twoim życiu, to jest całkiem prawdopodobne, że właśnie miałaś w swoim dzieciństwie, bądź miałeś w swoim dzieciństwie rodzica, który miał taki profil narcystyczny i jako dziecko byłaś po prostu jego przedłużeniem do realizacji jego celów, niespełnionych ambicji, niespełnionych marzeń. I cały czas mogłaś być niewystarczająca dla tego rodzica i cały czas mogłaś czuć, że nie sprostałaś tym jego wymaganiom i nie potrafisz sprostać tym jego wymaganiom i w związku z tym, jak jesteś już dorosłą kobietą albo jesteś dorosłym mężczyzną, to cały czas wybierasz kogoś, kto przypomina Ci tego rodzica, żeby w końcu domknąć ten temat i żeby poczuć, że możesz być kochana i że ten rodzic może Cię zaakceptować i pokochać. I wybierasz sobie kogoś, kto bardzo przypomina tego rodzica. Natomiast to, że taka osoba, ten narcyz, pokaże Ci miłość, pokaże Ci, że jesteś wartościowa, będzie potrafił Cię docenić, jest bardzo mało prawdopodobne. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, bo jest, natomiast to, że Ty będziesz mówić narcyzowi, że coś jest nie tak, że chciałabyś, żeby się zmienił, żebyście razem popracowali nad związkiem, że chciałabyś, żeby Cię bardziej doceniał, jeżeli on jest faktycznie narcyzem, to on tego sam z siebie nie zrobi. On musiałby czuć, że chce. Coś by musiało go skłonić do tego, żeby przewartościował swoje życie, ale to jest bardzo trudne w przypadku narcyzów, bo oni się po prostu ogrodzili, stworzyli mur, stworzyli tego awatara, który pozwala im nie czuć bólu wewnętrznego, który powoduje właśnie, są właśnie narcyzami. I oni odcięli się od swoich emocji często, odcięli się od tego bólu, więc raczej nie skłonisz ich do zmiany. To, co możesz zrobić dla siebie, to w momencie, kiedy odkryłaś albo odkryłeś, że jesteś w związku z narcyzem, przede wszystkim możesz popracować nad sobą, bo to jest dla Ciebie znak, tak? Ten narcyz jest dla Ciebie lustrem, to jest dla Ciebie sygnał, że warto popracować nad miłością do siebie, nad swoją samooceną, bo gdy ona będzie na dobrym poziomie, kiedy ona będzie zdrowa, kiedy będzie naturalnym stanem dla Ciebie to, że będziesz się budził rano i mówił do siebie kocham Cię i kiedy będziesz czuł, że w Twoim życiu jest obfitość, to wtedy nie będziesz przyciągał do swojego życia tego typu relacji. Dlaczego? Dlatego, że będziesz potrafiła stawiać zdrowe granice, nawet nie zawalczyć o siebie, bo osoba, która ma zdrową samoocenę, to o nic już nie musi tak walczyć, nie czuje, że to jest walka, ale po prostu będziesz stawiał granice, będziesz potrafił w otwarty sposób powiedzieć o swoich wymaganiach, a wtedy narcyz najprawdopodobniej po prostu zniknie, bo on czerpie z Ciebie jak z takiego rondelka, bo można wyobrazić sobie tego narcyza jako takie głodne dziecko, tak? I ono cały czas właśnie chce zaspokajać swój głód, głód akceptacji, głód miłości. A w momencie, kiedy Ty mu zamkniesz ten dopływ, to on już nie będzie czuł wartości ze związku z Tobą. Także ten moment odejścia też od takiej osoby wcale nie jest łatwy, bo jeżeli Ty jeszcze nie będziesz miał wszystkiego uporządkowanego albo nie będziesz miała przepracowanego właśnie, nie będziesz miała przepracowanych tych procesów w sobie, to w momencie, kiedy narcyz powie Ci, że odchodzi, że to koniec, to
Zaczniesz płakać, zaczniesz szlochać i będziesz błagać o wybaczenie i będziesz błagać o to, żeby do ciebie wrócił. Dlatego zanim faktycznie zdecydujesz się na jakieś takie poważniejsze kroki, to warto przepracować to z samym sobą, tak? I popracować nad adekwatną samooceną i nad stawianiem granic. Ale temu poświęcimy już kolejne odcinki. W kolejnych odcinkach właśnie będę mówić o tym, jak odnaleźć się w związku z takim narcyzem, jak stawiać te zdrowe granice, co zrobić, żeby nie czuć takiego wyczerpania emocjonalnego, psychicznego, kiedy właśnie on czerpie z nas za dużo i my już po prostu czujemy, że oddaliśmy mu własne zasoby niemal wszystkie i nie czujemy już prawie sił do życia. To jak sobie z tym poradzić, ale jak faktycznie też zidentyfikować takiego narcyza, skąd się bierze ten narcyzm i jakie są jego takie już symptomy, które pozwolą nam już dokładnie sprawdzić, czy faktycznie jest to narcyzm, czy być może tylko nam się tak wydaje, nie do końca to narcyz musi być. Także zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was do oglądania i do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie mi znać, dając łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo i wracam do tej jesiennej pogody. Ja tak naprawdę lubię jesień, nie wiem jak Wy. I to jest taki czas na refleksję, na nostalgię, ale też na twórczość i kreatywność dla mnie. I w końcu troszeczkę jest chłodniej, właśnie można się skoncentrować też na czymś, na jakiejś kreacji, więc szczęśliwa, wracam do jesiennej aury. Do zobaczenia.